półpostać ze Stefanem Batorem, najrzadsza i najwyżej ceniona z wszystkich 10 złotówek Narodowego Banku Polskiego, wybitych po 1995 roku. Widzimy, że moneta jest w stanie mechanicznie perfekcyjnym, czyli niedotykana, nieczyszczona, niemyta, nieprzecierana, natomiast ma plamkę no, naturalnej patyny przy królewskiej tutaj ręce, wspierającej się na biodrze. Zapewne do umycia dla osób, które w tym się specjalizują, czy znają technikę mycia takich monet, natomiast tutaj no, przede wszystkim dużym atutem to, że nikt tego nie robił nieumiejętnie dotychczas. I druga strona, proszę bardzo, również bezwadna bytych, jakaś kropka czy dwie na powierzchni patynowe, ale nikt tego nie przecierał i ta patyna taka naturalna zachodząca od rantu, świadcząca o tym, że moneta nigdy nie była myta, tylko w sposób naturalny, tam gdzie troszeczkę dochodziło powietrza, łapała troszeczkę nalotu na powierzchni srebrna. Najrzadsza półpostać III Rzeczpospolitej.